to po co subować? No właśnie, po co subujemy? Subujemy po to, żeby podczas oglądania streama nie mieć reklam, które pojawiają się w losowych momentach na streamie. Czy ta usługa jest warta 20 zł miesięcznie? Wydaje mi się, że nie. Dlatego dodatkowo możecie korzystać z emotek danego kanału, który sugeruje waszą przynależność do community. Czy ta usługa jest warta 20 zł? No też wydaje mi się, że nie. Więc dodatkowo macie jeszcze możliwość wejścia na Discorda i rozmawiania głosowo na kanałach, na które ja wchodzę poza streamami. Czy ta usługa jest warta 20 zł? No moim zdaniem tym bardziej k***a nie. I macie przeczucie wspierania mnie w tym, co robię za te 20 zł miesięcznie. Czyli sami musicie ocenić, czy jest to dla was coś wartościowego, czy po prostu nie, prawda? Prime daje to samo. I teraz tak, można kupić subskrypcję Prime. Co daje subskrypcja Prime? Z Prime'em macie dostęp do filmów i seriali na Amazonie. Możecie chyba tam kupować rzeczy z Amazona z darmową wysyłką. Dodatkowo macie jedną subskrypcję za darmo, co miesiąc, Prime Cox. No, Prime Cox, jak ktoś zamawia na tym, to Prime jest Cox. Skiny do LoL'a dostajecie dużo in-game takiego lootu, który macie tak jakby, ja wam pokażę, o co chodzi. Tu macie taką zakładkę Prime, łupy Prime dokładnie, i możecie sobie tu odbierać, na przykład ja mam League of Legends kapsuła Prime Gaming do odebrania i możecie sobie to odbierać, do Pokémon Go są jakieś pakiety, do Hearthstone'a, do Red Dead'a i praktycznie co jakiś czas do Gwenta, do Battlefielda, do PUBG, Call of Duty, Overwatch, do Fall Guysów są zajebiste skinki i można sobie odebrać takie rzeczy właśnie za pomocą tej subskrypcji. A co jest najlepsze? Ta subskrypcja na rok kosztuje 50 zł, czyli za 50 zł na rok możecie co miesiąc dawać komuś suba z tego Prime'a. Oprócz tego macie te wszystkie rzeczy.